Wartość to. No. Cześć moi drodzy, witajcie na Polach Książkowych w dzisiejszym bookmasie, który w sumie bardziej jest vlogmasem, dlatego że po prostu mało dzisiaj będzie o książkach, bardziej takie lifestyle'owe rzeczy. Właśnie wróciliśmy z pracy i będziemy jechać do sklepu w poszukiwaniu form na pierniczki. A jeżeli chodzi o takie, żeby nie zbaczać z tematu książkowego jednak, to zaczęłam czytać Ta, która stała się słońcem i naprawdę bardzo, bardzo mi się podoba to, co przeczytałam do tej pory. Słownictwo przede wszystkim w tej książce jest naprawdę bardzo, bardzo bogate i głównie właśnie taka złożona forma tej książki mi się podoba, że to nie jest taka po prostu trywialna treść, tylko jednak coś tam w sobie niesie fajnego. Bardzo tak jakby fajnie zaczyna być nakreślona ta historia tej dziewczyny, czyli na początku w sumie nawet nie poznajemy jej imienia, dopiero potem zostanie jakby nadane imię, czyli Zhu Changba, i ta dziewczynka udaje chłopca, żeby przeżyć, żeby być w klasztorze, i takie są jej perypetie, że ona jakby, no, z tym, jak ona musi być tego chłopca udawać. Taki, wiecie, trochę Mulan się przypomina w tym momencie. No i tak, jak wrócimy, będziemy ubierać, w sumie rozstawić choinkę, bo choinkę mam ubraną, bo mamy sztuczną. Kupiliśmy, jak byliśmy w Warszawie, i tak, i po prostu ją postawię, trzeba ją porozkładać. Mam takie fajne ozdoby na nią, które sama robiłam, czyli jakieś tam suszone pomarańcze z goździkami, z laskami cynamonu, więc no, jestem naprawdę zadowolona z tego, jak to wyszło tam, nie wiem, chyba z 2 lata temu robiłam. No i tak. Mokre było. Mokra była skarpeta. Teraz mama włączy światełka. O! To byś była taka fascynacja. Co ty myślisz o tym, Antoszku? Wskakuj tam na fotel. Lampy. No? A gdzie zielona lampeczka? O, tu zielona, super. A niebieska? Tutaj. Ależ jesteś znawca fajny. Co tutaj masz na koszulce? Będę grzeczny. Od jutra. Od jutra będę grzeczny. No będę. Ślicznie. Pięknie, Antosiu. Co mama by z ciebie zrobiła? Thank you.
Cześć, witajcie z powrotem. Właśnie skończyłam ubierać choinkę. Niestety Antoś nam zasnął po drodze. Więc nie ubraliśmy razem, ale mam jeszcze takie żołnierzane drobiżki, drewniane żołnierzyki, które on po prostu będzie mógł sobie powiesić, jeżeli będzie miał taką ochotę. No i tak w trakcie, jak byłam w sklepie, to dostawałam jeszcze komentarze pod wczorajszym wrap-upem i tak dalej. I to był moment, w którym stwierdziłam, że fajnie w sumie robić te vlogmasy i bookmasy, bo mogę na bieżąco, jakby wiecie, dzień w dzień komentować to, co się dzieje i do was o tym mówić i przekazywać swoje emocje z tym związane, bo czasem nie wszystko jesteśmy w stanie napisać w komentarzu, żeby to tak zabrzmiało, jak chcemy. No i właśnie Jagienka odniosła się do ceny książek ogólnie i do tego właśnie, że no taka drama z tą Galateą, że wszyscy się z niej śmieją po prostu, że no trochę takie... Ja nie chciałabym się naprawdę śmiać z tej książki, bo treść na pewno Madeleine Miller chciała przekazać i wiecie, i chciała, żeby to miało przekaz, no ale niestety tutaj wydawnictwo polskie trochę tak poszalało z tym wszystkim. Przez to ludzie po prostu bardziej zwrócili uwagę na powierzchowność tego opowiadania niż na tę treść. I w zasadzie no ta książka, no to wydanie stało się sławne dzięki temu, jak bardzo jest małe. I właśnie w tym komentarzu padło też takie zdanie, że no szkoda, że te ceny są takie, że ludzie będą kupować coraz mniej książek. I to jest kwestia, którą ja ogólnie poruszyłam w bookhaulu z tymi książkami, właśnie z Galateą i tak dalej, i z tym związane, z tym, że kupiłam wtedy od tych różnych wydawnictw, ale ja to po prostu wykasowałam, bo stwierdziłam, dobra, pierdzielenie o Chopinie, po co przedłużać, jakby ludzie chcą zobaczyć książki, a nie słuchać moich wywodów. Ale miałam właśnie też taką myśl, że te książki są coraz droższe i ja po prostu chciałam kupić od tych wydawnictw, żeby bardziej je wesprzeć, żeby wiecie... żeby prowizja nie poszła do Empiku, tylko żeby po prostu te kasy miało wydawnictwo. Żeby, wiecie, żeby oni jak najbardziej na tym zyskali, że my kupujemy te książki, żeby oni mieli pieniądze, żeby wydawać te książki przy dobie czytników, e-booków, audiobooków i tego wszystkiego. No, na szczęście PDF-y pirackie to jest coraz, wydaje mi się, rzadszy już wytwór. Co prawda, no ja kiedyś, przyznam się szczerze, jak jakby nie zdawałam sobie do końca sprawy z praw autorskich i tak dalej, no jeszcze byłam bardzo młoda wtedy, no to wiecie, no jak nie było w Polsce książki, które, na przykład jakieś tam, na przykład kolejnej części jakiejś tam książki, no to szukałam jej w PDF-ie po angielsku i czytałam po angielsku w PDF-ie, no bo to też nie było tak, że internet był i te sklepy były tak rozrośnięte jak teraz i po prostu nie mogłam się doczekać kolejnej części, więc po angielsku tę część sobie czytałam w internecie. I właśnie w dobie tego wszystkiego niestety jest taka możliwość, że ludzie przestaną czytać książki, przestaną je zbierać. No właśnie, ja też nie kupuję książek takich, wiecie, które po prostu stwierdzę, że przeczytam, bo po prostu, żeby przeczytać, tylko ja je kolekcjonuję. Ja kolekcjonuję konkretne książki. Robię dużo rzeczy z myślą Antosiu, że być może on kiedyś będzie chciał przeczytać te książki, a one na przykład nie będą już dostępne, a są warte przeczytania. I dlatego na przykład staram się nie kupować obyczajów, chyba że są bardzo ładne i bardzo ładnie wyglądają na półce. No kupuję, wiecie, no literaturę piękną, kupuję klasyki, kupuję jakieś takie, no mówię, książki, które ładnie wyglądają na półce i ja sobie wyliczam pod spodem, wy nie widzicie, które ładnie wyglądają na półce, które mogą mi się kiedyś przydać w przyszłości i które na przykład wiem, że i w e-booku nie przeczytam, tylko na przykład w papierze, a nie ma audiobooku, albo na przykład jest bez sensu, bo jest na przykład jakiś reportaż czy coś, no to ja wolę mieć książkę. I taki właśnie do tego wszystkiego sprowadzał się cały ten book haul. I takie coś na koniec, na rozluźnienie. Szukałam bombek. Swoich, znaczy tych bombek, tych co sama robię. O Jezu, w ogóle otworzyłam tą paczuszkę, tam tak pachnie goździkami i pomarańczami. Oh, cuda. Znalazłam moje włosy. Znaczy się, no nie są moje. Znaczy są moje, bo je kupiłam. Ale kiedyś mnie fryzjerka tak beznadziejnie ścięła, że postanowiłam kupić sobie doczepiane włosy, bo wyglądało wtedy, jakbym miała doczepki. Miałam takie tutaj jakby tak o, dotąd i pod spodem takie długie, nie? I to beznadziejnie wyglądało. I postanowiłam
kupić sobie wtedy włosy. I rzeczywiście, no nie chodziłam jakoś, czy w nich jakoś często, ale jak gdzieś do znajomych czy coś, to jak najbardziej. One są... Miałam takie włosy ciemne. Na blond włosach średnio to wygląda. Ale jakbym doczepiła jeszcze... I one były długości moich naturalnych włosów. Żeby nie było, miałam takie długie włosy. Wyglądam teraz jak przeszczep. No i oczywiście, no trzeba byłoby je rozczesać, no ale to są ludzkie włosy, normalne. Kupiłam je, sprowadzam je ze Stanów Zjednoczonych, bo jakby wtedy to było takie tam tylko popularne. Takie one są, wiecie, tutaj takie szyte i w ogóle nie wiem, czy to widać. Ja przełączę sobie to potem ostrość na te włosy. Ale no... Dla mnie to kosmos. To jest jeden z powodów, dla których chcę, żeby moje naturalne włosy odrosły. Żeby się nie zmarnowały te... Ja wiem, że tych włosów tak się nie nosi, ale... Chciałam wam zobrazować, jak wyglądam w długich, ciemnych włosach. Strasznie ciężkie te włosy są. Ogólnie ta kolorowość jest taki ciężar. Jutro chyba zaplanowałam taki odcinek bardziej książkowy. Więc do zobaczenia. Mam nadzieję, że fajnie przeżyliście ten dzień, że fajnie się też nastrajacie świątecznie. Ja w sumie nigdy w życiu jeszcze nie miałam tak wcześnie choinki. Zawsze ubieraliśmy dzień przed Wigilią. Zawsze. Więc znaczy to była taka nasza tradycja. I wtedy szliśmy spać późno i rano były prezenty pod choinką. Coś niesamowitego. Odkąd pamiętam, tak jest. I fajna tradycja, ale teraz po prostu mamy też sztuczną choinkę. Więc dlaczego by jej nie postawić, bo zawsze mieliśmy żywą w domu. Tylko my po prostu kupiliśmy sztuczną ze względu na to, że mieliśmy podłogę drewnianą z takimi, wiecie, faskami ręcznie robionymi. I wiecie, no to drewno, więc pracuje i tak dalej. I nie chcieliśmy, żeby nam tam igły powlatywały, dlatego po prostu kupiliśmy sztuczną. I dzięki za oglądanie, za dzisiaj, do jutra.